Kochani, ja dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów w temacie zgody z Bogiem. Tak się zastanawiałem, od czego zacząć, bo kilka dni temu, kiedy czytałem słowo, zainspirował mnie pewien fragment z Biblii, ale w związku z tym, że żyjemy w bardzo religijnym kraju, zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle mogę o tym powiedzieć. Natomiast prawda ma to do siebie i wymiana doktryny, że nie ma pewnych tematów tabu i dlatego zacznę o tym mówić. Wiecie, z Miriam, Matki Jezusa, katolicy zrobili pewien bałwofalczy, demoniczny twór, który w ogóle z tą kobietą nie ma nic wspólnego. Wynieśli ją jako taki podmiot sui generis, taki Matka Boska, czyli coś w ogóle ponad bóstwem. Natomiast protestanci, znowu nie odróżniając Miriam, Matki Jeszua, od demonicznego, bałwochwalczego kultu religijnego, wydali sobie nią tyłek. A ja wiecie, kiedy czytam Ewangelię Łukasza i widzę fragment, kiedy żyje sobie taka kobieta po imieniu Miriam. Nagle przychodzi do niej Archanioł Gabriel. Prorokuje jej, co się stanie. A ona staje i mówi: oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Wiecie, i od razu widzę masy ludzi, którzy mówią, że są narodzonymi z Bożego Ducha, którzy dopóki takie słowa są abstrakcją, tak Boże, ja będę się z Tobą zgadzał, ja będę za Tobą szedł, jak Ty mi powiesz, to ja tak do tego momentu oni się zgadzają. Ale kiedy przychodzi realne słowo do ich życia, coś, co dotyczy ich przyszłości, coś prawdziwego, to zaczynają nadać po sąsiadach, zaczynają pytać, szukać różnego rodzaju potwierdzeń. Wiecie, jak czytałem ten fragment, tak sobie przeanalizowałem swoje życie po Nowym Narodzeniu i jeśli chodzi o mój udział, każdy mój sukces po moim Nowym Narodzeniu jest związany z dwiema rzeczami, jeśli chodzi o mnie. Raz, zgoda z Bogiem, dwa, wiara. Nie znalazłem jakiegokolwiek pułapu, jeśli chodzi o jakiejkolwiek płaszczyzny, tak? Boża łaska, ale z mojej strony to była zgoda z Bogiem i wiara, tak? Wiecie, i tak, kiedy patrzę na Abrahama, na Noego, na Mojżesza, na Józuego, oni w którymś momencie zaufali Bogu i zgodzili się z Nim. Nie wiedzieli, co będzie. Teoretycznie jest to bardzo proste. Wszyscy mówimy, zgadzamy się z Bogiem. Dopóki jest to abstrakcyjne określenie. Dopóki jest poza nami jakaś taka enigmatyczna płaszczyzna. Przyjdzie Bóg, to się nim zgodzi. Ale do każdego z nas, jak narodziliśmy się z Bożego Ducha, Bóg mówi. Bóg mówi. Pytanie, w jaki sposób my reagujemy na te słowa. Co więc zrobić, tak? Po pierwsze, musimy być wszyscy otwarci na działanie Bożego Ducha. Ja tak a propos mnie powiem to, co moja żona często mówi. Ja kiedyś miałem taką prawniczą naturę i jak się nawróciłem i przychodziłem z jakimś tematem do Boga, to zawsze było na początku A i B. Modliłem się i zawsze ograniczałem go do wariantu A lub B. Później, jak zacząłem dojrzewać, poszerzyłem go do 6 kategorii. A, B, C, D, E, F. I tak sobie leciałem. Jest prowadzenie, nie ma prowadzenia. Natomiast praktycznie za każdym razem on przychodził z czymś zupełnie innym. Rozciągał mnie. Jakby nie mieścił się w tych moich schematach. Później z kolei już wiedziałem, wiecie, jak stawałem, wiedziałem, że jest jakiś problem i dziękowałem mu, ja wiem, że ty jesteś ten, który wyprowadzasz mnie z Egiptu, to ja byłem czujny. Ja patrzyłem, jakie płaszczyzny, jakie przestrzenie się przede mną otwierają. Nie chciałem go zawężać swoimi koncepcjami tak jak robiłem to wcześniej. Wiecie, bo to ja lubię, czytając Biblię, jakby przemieścić się w czasie, tak? Popatrzeć na pewne sytuacje. Ja myślę, że Miriam, Matka Jeszua, planowała, że będzie sobie żyła z Józefem w Nazarecie, będzie sobie pobożnie żyła i tak będzie trwała. Ona się nie spodziewała, tak? Ona nie wiedziała wcześniej, że ona urodzi Jeszua, tak? Podobnie Gedeon, tak? Gedeon, jego głównym celem, strategią na życie przed spotkaniem z Aniołem Pańskim było chować się w norze i dać jak najmniej sobie ukraść, tak? Czy on w
wcześniej zakładał, że z 300-osobową grupą pokona Midianczyków? Nie. Usłyszał słowo, musiał uwierzyć, że to jest słowo, musiał się na nie otworzyć, musiał się z nim zgodzić, praktycznie zgodzić, nie wiedząc tak naprawdę, co wchodzi. To jest ten drugi pułap. Raz, musimy być otwarci. Dwa, musimy się zgodzić z Bogiem i nie możemy próbować jakby pojąć tego intelektualnie, tak? Kiedy przychodzi Bóg, tak? Bardzo często co robią ludzie, tak? Ludzie zaczynają pytać wszystkich wokół, tak? Czy to tak? Czy aby na pewno? Bardzo często inna osoba, która nie ma objawienia co do twojego życia, załaduje ci śmierć w tym temacie. Może będzie tak, że spotkasz jeden raz prawdziwego proroka, który ci potwierdzi coś, co jest w tobie złożone. Ale kiedy ty dostajesz słowo od Boga, zaczynasz latać i szukać, czy wszyscy na pewno ci to potwierdzą, czy to jest zgodne z kierunkiem świata, jest bardzo duże ryzyko, że wyjdziesz poza to objawienie, tak? Moja dusza, za każdym razem, jak przychodziło do mnie coś nowego, odczuwała bardzo duży dyskomfort, bardzo duży lęk. Ona wchodziła w coś, co było jej nieznane. Tam nie było poczucia bezpieczeństwa. Kiedyś się zastanawiałem, rozmawiałem na ten temat z Bogiem, w ogóle to tak zawsze jest. No, był taki prosty sposób, mówi, kiedy narodziłeś się z mojego ducha, Święty Duch zaczął mieszkać w tobie, ale twoja dusza była bezbożna. Nie dziw się jej, że ona boi się, wchodząc pewnego rodzaju w te płaszczyzny. Dopiero wskutek tych decyzji, wskutek tego uświęcania, twoja dusza będzie się stawała też pobożna. I wiecie, ta zgoda z Bogiem, bo to jest też takie przekłamanie, że to dotyczy tylko takich wielkich rzeczy, tak? Że zostaniesz prezydentem, coś takiego się wydarzy. Powiem wam, 3 lata temu dostałem słowo od Boga, że będę grał na basie. Gram teraz na tym basie i powiem wam tak, ja nie wiem, co wy słyszycie, jak ja gram, ale ja wiem, co ja słyszę, jak ja gram. Ja w ogóle wiem, że gram dźwięki z nieba, które sprawiają w ogóle mega frajdę mojemu ojcu. Jestem mega szczęśliwy. I w takim temacie, i w każdym innym, w którym zgodziłem się z Bogiem, tak? Zgodziłem się z Bogiem i później trwałem w wierze. Podam taki przykład, tak? Jakby z takich też praktycznych sytuacji, bo często ludzie modlą się na przykład o przełom finansowy, tak? Modlą się o przełom finansowy, ale w swojej koncepcji ten przełom finansowy polega tylko na tym, że jutro przyjdzie do mnie szef i da mi 200% podwyżki. Ale może się okazać tak, że twój szef to knur. I on ci nie da tej podwyżki, tak? A Bóg od roku mówi do ciebie, zmień pracę, ale ty się boisz, bo to jest nowy obszar. I teraz zobacz, jaka jest sytuacja. Kiedy stoisz w wierze, czyli wiesz, że masz. Wiem, że mam przełom finansowy. I Bóg do ciebie mówi, wyjdź. Ty nie wychodzisz. Może się tak wydarzyć, że wymodlisz sobie to, że ci wywalą z tej pracy. Wywalą cię z tej pracy, bo modlitwa wiary działa zawsze. Bóg będzie cię próbował jakby inspirować w to nowe miejsce. Znowu będzie zależało od tego, czy się z tym zgodzi. Także tak naprawdę nasze zgadzanie się lub niezgadzanie, nasze błędne decyzje są w stanie spowodować to, że odsuwamy od siebie czasowo błogosławieństwo, które płynie do nas z modlitwy wiary, która działa zawsze. Amen. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz.